Całe zło, które towarzyszy naszemu wędkarstwu, bierze się ze struktury organizacyjnej. Dla przypomnienia tego, co mówiłem w dwóch słowach w poprzednim odcinku, powiem, że przedwojenna struktura organizacyjna towarzystw wędkarskich miała również swój zarząd główny, w którym pół etatu miał prezes i cały etat sekretarka do załatwiania spraw i to w zupełności wystarczało. A to dlatego, że towarzystwa, które były najczęściej przy wodzie albo przy jakichś obiektach związanych z wędkarstwem, załatwiały swoje sprawy we własnym zakresie. Nie było nadbudowy ani zarządu głównego, ani zarządów okręgów, tak jak to jest w dzisiejszej Polsce. To są dwie, nawet nie wiem jak to nazwać, instytucje, owe nadbudowy, które należy zlikwidować. Niczemu nie służą, stwarzają tylko patologię. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że tak nie jest, to polecam przyglądnięciu się historii NRD, które przed połączeniem wówczas z Republiką Federalną Niemiec miało identyczną strukturę organizacyjną wędkarstwa. Zarząd główny, zarząd okręgów i koła wędkarskie pozbawione osobowości prawnej. Po połączeniu, po kilku latach, kiedy Niemcy Zachodnie dały im czas na spokojne lądowanie, zlikwidowano zarząd główny, zarząd okręgów, władza przeszła do kół wędkarskich, czyli koła wędkarskie dostało osobowość prawną, porejestrowały się jako stowarzyszenia. No i dzisiaj jeździmy tam na ryby. Wszędzie, gdziekolwiek się nie ruszymy, są ryby. No poza tymi miejscami, gdzie osiedlili Rosjan, to znaczy Niemców rosyjskich, bo tam no, kłusownictwo kwitnie na skalę i miarę niebywałą, aż niepodobną do tak uporządkowanego kraju, jakim są Niemcy. Ale to, jak mówię, to sprawdzenia. Można żyć bez tych struktur. Kiedy przyglądałem się naszej strukturze, to oczywiście uwagę zwróciło i zwraca uwagę każdego, kto ma pojęcie o tym, jaki jest koszt utrzymania takiego biura zarządu okręgu. Etat dyrektora, zastępcy, ewentualnie dwóch zastępców, główna księgowa, dwie pracownice księgowości, kasjerka, strażnicy, jeszcze jakieś etaty portierów innych. Etat dyrektora to jest 8-10 tysięcy złotych, do każdej wypłaconej złotówki należy doliczyć ponad 50% kosztów, które wynikają z opłat ZUS-u i podatku, a do tego utrzymanie całego biura, podatki, prąd, a jeszcze inne rzeczy, chociażby takie jak delegacje samochodowe. W ciemno mogę powiedzieć, że niemal każdy dyrektor najmniej przejeżdża pół równika w roku prywatnym samochodem. Po to, żeby rozliczyć dodatkowe pieniądze. Zarządy okręgów również wypłacają diety delegatom na wyjazdy do Warszawy, opłacają diety własnym działaczom i płacą diety szefom kół, którzy przyjeżdżają na zebrania do zarządu okręgu. To są wszystko koszty, których może nie być. Setki milionów złotych w skali roku w całym państwie, które może iść na ryby, na zarybienia i które mogą iść na opłaty dzierżawne nowo pozyskiwanych wód, czy też tych starych. No tak to wygląda. Czekają nas nowe wybory i myślę, że rozmowy na ten temat
muszą towarzyszyć każdemu naszemu spotkaniu i szukanie jakichś rozwiązań indywidualnych, bo to nie ma tak, że w każdym miejscu w Polsce jeden system może być sprawny. Inaczej będzie w podgórskich terenach, inaczej na morzu, a jeszcze inaczej w zielonogórskim. Generalnie powinno się to sprowadzić do tego, że tam, gdzie jest woda, powinno być towarzystwo, a nie władza towarzystwa, czyli zarządu okręgów, na przykład w Zielonej Górze, a dookoła w promieniu 100 km jeziora, nad którymi nie rządzą się koła, ani nie panują, bo nie mają żadnej władzy. To jest jedna sprawa. Zacząłem przed chwilą, że do nowych wyborów. Tak, no te wybory, które się odbyły w ubiegłym roku, dokonano fałszerstwa. Polegało ono na tym, że Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o tym, że nie mogą startować do władz, nowo wybranych władz, ludzie, którzy nie mają kadencji, nie byli dotychczas działaczami. Ograniczono prawa wyborcze i to jest przestępstwo. Dlatego, że nie mogli tego zrobić w okresie pomiędzyzjazdowym. W stowarzyszeniu największą władzą jest zjazd. Zjazd może tylko takie rzeczy robić i podejmować takie uchwały, a nie jakiekolwiek zebrania w okresie pomiędzy zjazdami. Czekają na nas nowe wybory i myślę, że do tego dojdzie bardzo szybko, bo sprawa jest zbyt ważna. Dotyczy 500 000 ludzi i to jest problem w skali państwa. Potężnego oszustwa, przestępstwa, wręcz przestępstwa. Dziwne, że nikt się tym nie zajął. Jeszcze do ubiegłego roku Polski Związek Wędkarski jako towarzystwo sportowe dostawał dotacje od państwa. Takie same dotacje dostawały inne związki sportowe, piłki nożnej, kolarstwa, kajakarstwa. Wszystkie związki dostawały dotacje, żeby w ogóle mogły funkcjonować. Ale państwo w pewnym momencie się zorientowało, że w zarządach tych związków siedzą sami aparatczycy z poprzedniej władzy komunistycznej. Po prostu synekurę sobie znaleźli. Ciepłe posadki za państwowe pieniądze. I państwo powiedziało tak, płacimy na organizacje sportowe, ale weryfikacje w zarządach robimy, działacze. Jaki mają rodowód i pochodzenie? PZPR, UB, SB i to wszystko inne. No i organizacje sportowe rzeczywiście zrobiły u siebie rewizję i powyrzucały tych ludzi z władz swoich stowarzyszeń. A Polski Związek Wędkarski wystąpił z tej organizacji, żeby nie poddać się weryfikacji. Bo takie nasycenie, jakie jest w Polskim Związku Wędkarskim wśród władz ludzi ze starych rozdań i układów, to jest niewyobrażalne. Nie określę w procentach, czy 90, czy 80, ale to po prostu dominuje. I ta patologia, która jest w naszych władzach, przekłada się na przestępczość, którą popełnia ta organizacja. Kradzieże, złodziejstwa, uwłaszczanie się na majątku, ciche sprzedawanie, niezgodne ze statutem Stowarzyszenia Polski Związek Wędkarski. To wszystko, co wychodzi na jaw w różnego rodzaju akcjach, inicjatywach, publikacjach prasowych, wszystko jest tam zamiatane pod dywan. Działacze z tych starych służb mają kolesi w izbach skarbowych, w prokuraturze, w policji i to jest tam zamiatane pod dywan. Więc przygotowując się do kolejnego zjazdu, musicie się spotykać, rozmawiać z sobą, mówić, wymieniać informacje na temat ludzi i na temat rzeczy, o których wiecie. Dzisiaj w realu niemal
przez Face'a można przekazywać te informacje. Po to jest ta informacja, żeby wyeliminować ludzi, którzy ją robią. Powiem tylko tyle, że jak na razie od kilkudziesięciu lat, kiedy przyglądam się polskiemu wędkarstwu, poznałem jeden okręg, i to zupełnie niedawno, który rządzi się prawami, no powiedziałbym w cudzysłowie, nienormalnymi dla polskiego wędkarstwa. Jeszcze do niedawna okręg, który miał niebywałe nadużycia, w którym były niebywałe nadużycia, Koszaliński, tam doszli w ubiegłym roku nowi ludzie do władzy. Konkretnie prezesem został Piotr Ebel, który ukrócił wszystkie dotychczasowe wszystko, co było dotychczas, o, to właściwie powiedziane, w okręgu. I 12-osobowy zarząd nie pobiera żadnych diet, nie wypłaca sobie żadnych apanaży, tylko pracuje społecznie. Odrabia straty, które popełnili poprzednicy, a to są jeszcze milionowe kwoty, które trzeba do banków spłacić. Okręg ma niewielu wędkarzy, więc te składki nie starczają na wszystko, ale walczą. Wspaniale pracują i to są społecznicy. I to jest w ramach zarządu okręgu. Nie wyobrażam sobie, żeby gdziekolwiek indziej taka sytuacja mogła powstać z bardzo wielu powodów, ale nie o tym mi rozmawiać. W każdym bądź razie uważam, że struktura organizacyjna tworzy system. Jeżeli zostanie powtórzony, to zostanie powtórzona patologia razem z nią. I tu nie ma dwóch zdań. Wybraliśmy ogromne ilości ludzi do nowych władz. Uważam, że to też powinniście przedyskutować, czy tych ludzi nie należy całkowicie się pozbyć z Polskiego Związku Wędkarskiego. Jeżeli z głupoty to popełnili, durni nie potrzeba w organizacji. Jeżeli z wyrachowania, tym bardziej nie są potrzebni, bo weźmiemy ropiejący wrzód do intrygi, do ukrywania, do różnego rodzaju innego szalbierstwa. Kolejna rzecz. Jest takie słowo audyt. Nowe władze powinny zrobić audyt tego, co się dotychczas działo w organizacji. Otrzymałem w korespondencji z YouTube'a w komentarzach uwagi na swój temat, na temat popełnionego filmiku. Jest dla mnie przerażające, że człowiek, który mówi, jestem młodym dyrektorem, może prezesem, może najmłodszym w Polsce z Bielsku-Białej, chce ode mnie dziennikarza dokumentów, fotokopii na to, co ja mam. A ja się pytam, panie młody działaczu, czy pan zrobił audyt w Polskim Związku Wędkarskim okręgu Bielsko-Białe, jak pan przejmował władzę? Czy nie wstyd panu pytać mnie o dowody, a nie swojego dyrektora, który wtedy był dyrektorem, gdy zbierałem materiały i do dzisiaj jest? Mówi pan, że w Bielsku-Białym nie ma huty? To proszę pana, było w Oświęcimiu to żwirowisko z jakimś zakładem pracy potężnym, już nieczynnym, na Wysokiej Skarpie. Proszę to sprawdzić. W Pradoliny Wisły ogromna żwirownia, w której poszły tak ogromne zarybienia. Jeżeli pan chce materiałów, proszę sięgnąć do wędkarza polskiego, znajdzie pan tam i artykuł, i list, który wysłałem do Izby Skarbowej w Katowicach na temat okręgu. Fałszerstwa i oszustwa. I proszę dziennikarza nie stawiać pod ścianą, że nie pisze nieprawdy. Nigdy w wędkarzu polskim nie ukazywały się nieprawdy albo informacje wyssane z palca.
Za bardzo byłem ostrożny i był odpowiedzialny, żeby takie rzeczy robić. Inny kolega mi napisał, że obraziłem człowieka, który organizował pikiety pod zarządem głównym. Nie obraziłem go, powiedziałem o tym, jak to wyglądało i nie mam zamiaru rozmawiać na temat, kto jakie miał chęci, bo ja już znałem z historii takiego jednego faceta. Włodzimierz Lenin się nazywał. Jakie on miał wspaniałe chęci i do czego doprowadził? Więc nie chęciami mierzmy nasze czyny, tylko tym, czego dokonaliśmy. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, to przeglądnijcie 20 lat roczników wędkarza polskiego. Czy kiedykolwiek wprowadziłem czytelników w błąd, oszukałem bądź podałem nieprawdziwe informacje?